Następny punkt to jest projekt uchwały w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej Gromada. Też poproszę o przedstawienie wnioskodawcy. Szanowni Państwo, spółdzielnia socjalna Gromada jako podmiot prawny, dzięki, jeżeli Państwo podejmiecie taką uchwałę, będzie podmiotem, który został powołany przez podmioty prawne, a nie osoby fizyczne, czyli przez spółdzielnię, przez gminę Goleniów i przez Stowarzyszenie Horyzont w oparciu o ustawę z roku 2006 dotyczącej spółdzielczości socjalnej. Aktualnie w Polsce działa 1345 podmiotów, które mają w tytule spółdzielnia socjalna i działają w obszarze tak zwanej ekonomii społecznej, czyli żeby to zrozumieć, pozwolę sobie zacytować jedną z definicji, że uznaje się przedsiębiorstwo społeczne uznaje się za działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też współwłaścicieli. Chcę powiedzieć, że w naszym województwie obok spółdzielni socjalnych, których jest 60 i to są dane na lipiec 2016 roku, działają kluby integracji społecznej, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy chronionej i zakłady pracy chronionej, spółdzielnie inwalidów. I te podmioty w naszym województwie wchodzą w zakres podmiotów ekonomii społecznej. Spółdzielnia, którą chcielibyśmy założyć w Goleniowie, jej działania związane są również z procesami rewitalizacji, które będą prowadzone na terenie gminy i miasta. I jej założenie jest jednym również z wskaźników tych procesów rewitalizacyjnych. Są miasta w Polsce, takie jak Brzeziny, gdzie 70% działań związanych rozwojowych gminy oparte jest na ekonomii społecznej. Nasza spółdzielnia, tak jak Państwo macie w załączonym materiale w biznesplanie, będzie prowadziła docelowo bardzo różnorodną działalność od produkcji jaj, punktu gastronomicznego, składziku do teleopieki włącznie. Nie wiem, proszę o pytania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy przed sobą projekt uchwały w sprawie tworzenia spółdzielni socjalnej Gromada. W związku z tym za chwilę rozpoczniemy dyskusję, ale zanim ja sobie najpierw pozwolicie Państwo, udzielę głosu, a później Państwu. Zainteresowała mnie też jedna sprawa związana z tym projektem uchwały, a mianowicie członkami założycielskimi. Jest takie stowarzyszenie Horyzont. Sięgnąłem sobie do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Cóż to za stowarzyszenie, kto wchodzi w skład władz tego stowarzyszenia? I powiem Państwu, że mam w związku z tym szereg wątpliwości. Bo po pierwsze, jeśli chodzi o sam zarząd, członkiem zarządu jest pan dyrektor Łukaszewski, chyba że to jest zbieg okoliczności, imię, nazwisko, a jest inna osoba. Czy to pan? Tak, tak. Tak. Członkami komisji rewizyjnej są dwie osoby spośród radnych. Ja, ponieważ informacje są jawne, więc mam prawo je przedstawić. I w komisji rewizyjnej zasiadają pani Jaworska Krystyna Halina i pani Wilińska Onyśko Agata Janina. Szanowni Państwo, ja mam naprawdę duże wątpliwości natury nie tylko etycznej, ale także prawnej, bo ustawa o samorządzie gminnym w kilku przepisach stanowi o tym, kiedy radny powinien się od pewnych form działalności powstrzymać, co powinien robić, a czego nie powinien. I póki te moje wątpliwości, nie tylko natury etycznej, bo radny tu się powinien w tym momencie wyłączyć w ogóle od opiniowania taki radny i od głosowania w tej sprawie,
I póki te moje wątpliwości natury prawnej nie zostaną rozstrzygnięte, nie podejmę, nie podniosę ręki, nie zagłosuję za tym projektem uchwały. To naprawdę jest troszeczkę, mam wrażenie, poważne, że w ten sposób się to organizuje. Coś jest nie tak. Bardzo proszę o zabieranie. I mój wniosek jest taki, przepraszam, dokończę, żeby ten projekt uchwały dzisiaj odstąpił od opiniowania tego projektu uchwały, natomiast zgłosić, zwrócić do radcy prawnego o sporządzenie opinii prawnej, czy radni, będący również członkami stowarzyszenia, które jest z kolei współzałożycielem spółdzielni socjalnej Gromada, mogą uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Czy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, ustawą o samorządzie gminy, jak również z zasadami etyki radnego? Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Wojciechowski. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedno sformułowanie wynikające z tego dokumentu, mianowicie w uzasadnieniu. Cele strategiczne spółdzielni Gromada w trzecim akapicie jest coś takiego. Wprowadzenie i realizacja usług społeczno-społecznych. Czy to ma być społeczno-społecznych, czy może społeczno, nie wiem, użytecznych, czy innych? Czy to jest błąd, czy... Społecznie użytecznych. Aha, to chciałem sprostować. A co do wniosku pana przewodniczącego, to ja mam podobne zdanie. Dziękuję bardzo. Też chciałbym z Państwa zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały. Kolega Ireneusz Zygmański. Do uchwały. Różne opinie padały, różne wyjaśnienia, nawet bardzo szczegółowe. Ja natomiast wtedy wyraziłem takie zdanie i teraz go powtórzę, bo mam taką wątpliwość. Otóż mi się wydaje, że wchodzenie gminy do spółdzielni, czyli do podmiotu w pewien sposób ekonomicznie działającego, a więc którego działanie jest uzależnione od pewnego zysku, bo na zysku opiera się działanie tego podmiotu, a jego cele będą realizowane poprzez realizację pewnego zysku. Nie jest to zysk, którego głównym celem, znaczy nie jest to podmiot, którego głównym celem jest zysk jako taki, ale nie jest to absolutnie żadne zakazane mieć zysk w tym działaniu. Natomiast przeznaczone on ma być na cele statutowe spółdzielni. No i tu już zaczyna być pomieszanie pojęć ekonomii z pewnymi społecznymi sprawami. Zgadzam się, przepisy ustawy, która określa działanie tego typu podmiotów, dopuszczają takie rzeczy jak najbardziej. To właśnie w tym celu te przepisy zostały utworzone. Natomiast dla mnie jest ideologicznie sprzeczne, że tak powiem. Jeżeli coś ma być podmiotem społecznym, a wytwarza zysk, to zaczyna mieć to wymiar jakby wątpliwy. Bo jeżeli zysk to ekonomia, a ekonomia to nie społeczność. Jakby powiedzieć, gdyby ta spółdzielnia znalazła sobie pole do działania w dziedzinach, które nie są społecznie pożyteczne, a hodliwe, dochodowe, to co? No to jest zgodne z celami tego ciała, bo jego celem jest zysk. Ale z drugiej strony, kto określa, co to są te niespołeczne cele, te, które nie są społecznie korzystne. Nie ma takiego ciała, które mówi, co jest społecznie korzystne bądź nie. Stąd powiedzmy sobie szczerze, jest to normalny podmiot ekonomiczny, który działa tylko na podstawie innych przepisów. A więc może grozić coś takiego, że jeżeli ten podmiot nie będzie przynosił zysku, dochodu, to wtedy powołujący to ciało, czyli między innymi gmina, niejako będą zobligowani do utrzymywania tego podmiotu. No bo jeżeli ten podmiot daje pracę konkretnym ludziom, i to już jest dobrością, zgadzam się, to tego czegoś nie utrzymuje ekonomia, tylko utrzymywałoby wtedy ewentualne, jakby to powiedzieć, zastępstwo gminy, która musiałaby do tego czegoś dorzucać nie wiadomo ile, nie wiadomo czy słusznie. No bo trudno mówić, że walczy ekonomia ze społeczeństwem. Nie tak. Ekonomia to jest czysta dziedzina. Tam się po prostu bije o zysk. To jest trudno... Prawda taka, ale w kapitalizmie to są rekiny, które się gryzą o pieniądze. Jeżeli wchodzi do tego cel społeczny, zawsze grozi temu celowi wykoślawieniem. Osobiście nie uważam, że takie podmioty są podmiotami najlepiej sprawującymi, wykonującymi funkcje społeczne. Widziałbym raczej
tworzenie dla tych ludzi miejsc pracy w istniejących podmiotach albo tworzenie nowych podmiotów, które by dawały pracę takim ludziom. Bo jeżeli są wartościowi, to na rynku pracy powinni istnieć. Natomiast tworzenie trochę na siłę podmiotów, w którym ekonomia miesza się z społecznymi aspektami, jest moim zdaniem błędne. Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie przewodniczący, mogę? Czy... Proszę. Ja jeszcze raz powtórzę, że w Polsce na dzień dzisiejszy działa ponad 1300 takich podmiotów. W naszym województwie jest ich 60. I to nie jest spowodowane tym, że my nie chcemy zakładać podmiotów ekonomii społecznej. Chcemy. Tylko są blokady właśnie w takim sposobie patrzenia na sprawy społeczne, że tylko biznes jest najważniejszy. A tutaj jest ustawa z 2006 roku. Gdzie my jesteśmy jako gmina? Bogata gmina, która nie stwarza, nie korzysta z narzędzia wsparcia osób, które nie radzą sobie na rynku pracy. Chcę powiedzieć, że Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych wydaje takie czasopismo. Jak robić biznes społeczny? Ja te dwie gazety przekażę panu radnemu do przeczytania. Może akurat zmieni zdanie do sesji. Natomiast chcę powiedzieć, że dzięki temu, że są rewidenci, którzy sprawdzają i spółdzielnie poddają się tej rewizji, kontroli poprawności zarządzania finansami, sprawiają, że te finanse są przejrzyste. I jeszcze raz podkreślę, że tutaj chodzi nie o główny cel, o zysk, tylko o reinwestowanie w cele lub we wspólnoty, które tworzą te cele i je realizują wspólnie. A jeżeli chodzi o członków stowarzyszenia, to odniosę się tylko tak, że są między nami osoby, rodziny, rodzice osób niepełnosprawnych. A to, że akurat w komisji rewizyjnej, czy moja osoba, no po prostu jesteśmy animatorami tego przedsięwzięcia. Staraliśmy się skupić, zintegrować te rodziny po to, żeby dać szansę i nadzieję na przyszłość, na lepszy start w życie tym osobom. I tylko to jest naszym celem, a nie jakieś być może inne cele, no tak powiem, inne domysły. Dziękuję bardzo. Także dziękuję. Panie dyrektorze, dwie sprawy. Po pierwsze, jeśli pan spojrzy w ustawę o samorządzie gminnym, to przekona się pan, że tam częstość mówi o interesie prawnym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej radnego gminy w pewnych ograniczeniach stąd płynących, a ponieważ jednym z obiektów, na którym macie prowadzić tą działalność, rzekomo ma być jakiś tam obiekt PGK, no to to jest mienie komunalne, albo też inaczej majątek gminy. I tu już mamy kolizję interesów, ewidentne naruszenie ustawy o samorządzie gminnym. To jest po pierwsze. Po drugie, powiem tak, że skoro w gminie Goleniów mamy 3% bezrobocie, to według mnie pracować już nie mają pracy tylko ci, którzy naprawdę nie mogą pracować albo nie chcą. I jeśli czytam, że powołanie spółdzielni socjalnej gromady jest alternatywą misji w zakresie przeciwdziałania bezrobocia, to przepraszam, chyba coś tu jest nie tak. Bo w tej chwili, z tego co wiem, na parku przemysłowym brakuje rąk do pracy, Ukraińców, przepraszam za wyrażenie Ukraińców, zatrudnia się ludzi różnej innych narodowości, ponieważ Polaków nie ma już chętnych do pracy, a wy chcecie jeszcze oferować pracę jako alternatywne, no powiem szczerze, nie dziwię, dziwię się temu. Druga sprawa, ma powstać zakład aktywności zawodowej. No jak to się ma do tej spółdzielni? Ja nie wiem, kto w tej spółdzielni będzie pracował, ale mam poważne wątpliwości, co do osób, które tam będą zatrudnione, nie dlatego osób jako osób personalnie, ale skąd wy weźmiecie tych zwanych bezrobotnych, skoro dzisiaj bezrobocia praktycznie nie ma. Ja tego nie wiem, powiem szczerze. Po drugie, czy to będzie zysk, czy to nie będzie zysk. No przecież musicie prowadzić księgi rachunkowe w oparciu o ustawę rachunkowości. Musicie wypracowywać zysk chociażby po to, żeby wypłacać wynagrodzenia i pochodne. No nie ma innej możliwości, po to, żeby zakupować ewentualnie surowce bądź produkty, bądź półprodukty do produkcji czy usługowej, czy też wytwórczej. No nie ma innej możliwości, więc mówienie o tym, że nie będziemy pracować w zysku, no coś chyba nie tak do końca w tym wszystkim jest. Przepraszam, mogę chwilę?
Panie Przewodniczący. Przepraszam Panu, jeszcze raz oddam Panu głos. Ja kiedyś pracowałem w spółdzielni akurat usługowo-wytwórczej, tak to się jakieś dawno temu nazywało. Wiem, jak to funkcjonuje, jak to wygląda, jak wyglądają władze spółdzielni, więc statut, który Państwo przedstawiacie, nie jest dla mnie niczym nowym, ani niczym nie zaskoczyliście. I nie ma innej możliwości, jak trzeba coś wypracować, żeby chociażby pokryć te wszystkie zobowiązania i należności, które będą w związku z działalnością spółdzielni powstawały. No nie ma innego wyjścia, nie ma innej drogi. Ja powiem tak, sama idea jest szczytna, nie mam nic przeciwko samej idei, natomiast no mam wiele wątpliwości, tak podobnie jak radny Zygmański, niestety. Rozumiem. Panie Przewodniczący, ja mówiłem o maksymalizacji zysku, a nie o zysku samym, więc nie wykluczam, że oczywiście, że spółdzielnia socjalna będzie musiała generować zysk, aby móc normalnie funkcjonować, ale nie chodzi o to, żeby maksymalizować te przychody i w tym celu działać. To nie jest główny cel działalności spółdzielni. Natomiast poza osobami bezrobotnymi mamy jeszcze, jeżeli chodzi o ZAS, to tam są osoby niepełnosprawne intelektualnie, natomiast tutaj możemy zatrudniać osoby niepełnosprawne fizycznie na przykład. Na przykład przy teleopiece możemy zatrudniać takie osoby. Dzisiaj takich miejsc pracy nie ma. Nie mamy elastycznego rynku pracy, który będzie powodował, że po 6 godzin ktoś będzie kogoś zatrudniał. Spółdzielnia socjalna to umożliwia. Mamy 20 kobiet samotnie wychowujących dzieci, które nikt nie chce przyjąć do pracy. Przepraszam, łatamy im w jakiś sposób to życie, oferując im zastępcze formy niskopłatne, a nie jesteśmy w stanie wygenerować czegoś podobnego, ponieważ każdy przedsiębiorca chce na 8 godzin i najlepiej na zmianowy system pracy, bo takie są potrzeby na parku przemysłowym. Spółdzielnia socjalna rozwiązuje nam te tematy, przynajmniej wychodzi im naprzeciw. To nie jest tak, że tu chodzi tylko o osoby wybitnie bezrobotne. Ja Pana doskonale rozumiem. Natomiast tak, odnośnie prawnych, to rzeczywiście lepiej może, żeby się przyjrzał temu prawnie. Ja mam wątpliwości, dlatego powiem, bo trudno powiedzieć, trudno dzisiaj nam stwierdzić, w jakie później ewentualne, że tak powiem, koniunkcje prawne wejdą członkowie tych dwóch podmiotów prawa po utworzeniu wspólności, czym się będą zajmować. Ja tego nie wiem. I dzisiaj ja nie przyjmuję żadnych deklaracji, że będą może wolontariuszami, albo może w ogóle będą nic nie będą tam robić, albo nie wejdą. Tego nie wiem, nie będę tego przesądzał, dlatego mam te wątpliwości prawne, natury prawnej. Chciałbym poznać opinię prawną w tym zakresie. Jeszcze raz chcę powtórzyć, nie mam nic przeciwko utworzeniu spółdzielni socjalnej i prosiłbym, żeby też nie powtarzać ewentualnie osobom, które będą pracownikami przyszłej spółdzielni socjalnej, że Czerwiński jest przeciwko utworzeniu, przeciwko temu, żeby nie dostały pracy. Bo słyszę na ten temat naprawdę różne plotki, a nawet powiem szczerze, pomówienia i zaczyna mnie to irytować. Jeżeli dojdzie jeszcze do moich uszu taka informacja, powiem szczerze, nie podjął się kroków prawnych w tym zakresie. Proszę bardzo, Pani Wilińska-Onejśko. Już mogę, Szanowni Państwo, faktycznie wątpliwości dotyczące naszego udziału Pani Krystyny Jaworskiej i mojej w Komisji Rewizyjnej, jak najbardziej one muszą być rozwiane przez prawnika. Ale chciałabym wrócić do samej idei spółdzielni socjalnej. I tutaj grupa odbiorców i grupa pracowników między ZAS-em a spółdzielnią socjalną to jest zupełnie inna grupa. Faktycznie w ZAS-ie mamy osoby z niepełnosprawnością, przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną. I tak, ja się zgadzam z Panem Przewodniczącym, że mamy 3% bezrobocie w gminie Goleniów i rąk do pracy w parku brakuje, ale brakuje pracowników, którzy będą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy i niejednokrotnie Pan Dyrektor Łukaszewski dzwonił do mnie z taką prośbą, słuchaj Agata, mam ileś właśnie pań, ale mogą pracować tylko na przykład na jedną zmianę, albo w 6-godzinnym trybie pracy. I park przemysłowy niestety, ale w tym momencie jeszcze nie jest w stanie wchłonąć takich pracowników, nie mamy żadnych narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób motywować pracodawców do prowadzenia tak elastycznego czasu pracy. Więc jest to spółdzielnia socjalna, jest pokrywa nam, jeżeli chodzi o usługi, wchodzi w nisze, które w tym momencie nie są zagospodarowane przez przedsiębiorców, to raz, a dwa, jest faktycznie szansą dla tych osób, które nie są jeszcze pełnowartościowe na rynku pracy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolega Czesław Majtek. Ja podzielam te obawy Pana Przewodniczącego i myślę, że tutaj ma Pan rację, jeżeli chodzi o pracę radnych w tej spółdzielni. O samą spółdzielnię, proszę Państwa, dawno, dawno temu przyglądałem się pracy takich spółdzielni w Polsce. To jest wszystko
tak jak tu pani radna mówi, bardzo, bardzo okej, jeżeli chodzi o tę pracę dla tych ludzi. Tylko, że tamte spółdzielnie nie były tworzone z kapitału gminnego. Też są tworzone, ale ja mówię, żeby nie było tego, co mówi radny Zygmański czy radny Czerwiński. Jest ten kapitał w inny sposób transferowany do tych spółdzielni. Ci ludzie się sami organizują. Ja podziwiam tu dyrektora naszego ośrodka pomocy społecznej, bo ostatnio byłem w Domu Kultury na spotkaniu, gdzie jest następny program. Tutaj też w stowarzyszeniach, w innych rzeczach bardzo, bardzo widzę, dynamicznie działa. Nie wiem, czy doba dla niego 24 godziny to za mało, ale ja bym proponował, panie dyrektorze, jednak się skupić na zadaniach, które pan ma rzeczywiście w OBS-ie do wykonania, bo można się rozmienić na drobne i później może być kłopot. I znowu jest przesunięcie, też widzę, z Urzędu Pracy, bo przecież są programy też w Urzędzie Pracy, nie sprawdzałem ostatnio, czy takie są, czy nie, pomocowe, jeżeli chodzi o dofinansowanie, przeszkolenie takich ludzi, żeby ci ludzie sami się zorganizowali, oczywiście przy pomocy Państwowego Urzędu Pracy, bo jak widzę, że na przykład ta spółdzielnia ma zarządzać targowiskiem miejskim, bo tam jest też napisane targowisko miejskie, nie tylko produkcja jaj. No nie wiem, w jaki sposób wyprodukować jaja, no chyba trzeba kury mieć. Więc targowisko miejskie, czyli rozumie, że będzie konkurencją dla PGK-u, tak? Czy to będą zlecenia z wolnej ręki, czy to będzie na zasadzie przetargu? Też podmiot, jakim jest gmina, musi brać to pod uwagę, czy gdzieś pewne rzeczy, które by zlecała dla tej spółdzielni, żeby faktycznie to nie mówimy o zysku, tylko o pokryciu kosztów, czyli dochody i nie mówmy o zysku, bo zysk rzeczywiście jest przyjmowany, ale o pokryciu tych kosztów funkcjonowania tej spółdzielni, bo mówimy o dochodach, że musi mieć dochody. Więc tutaj naprawdę trzeba z rozwagą postępować i przede wszystkim popieram to, co pan przewodniczący powiedział. Trzeba sprawdzić dogłębnie, czy radni, którzy są w tej spółdzielni, mogą wchodzić na majątek gminy. Moim zdaniem nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli nie ma więcej zgłoszeń, jeśli chodzi o dyskusję, nie widzę. Zamkniemy dyskusję i najpierw przystąpimy do opiniowania przedstawionego przeze mnie wniosku, aby odstąpić od opiniowania tego projektu uchwały i zwrócić się do radcy prawnego czy radców prawnych Rady Miejskiej o wydanie opinii, czy radni, którzy są członkami Stowarzyszenia Horyzont, a jednocześnie współzałożycielami Spółdzielni Socjalnej Gromada, czy mogą w takim przedsięwzięciu uczestniczyć, czy nie ma przeszkód natury prawnej, no i etycznej, bo niestety mam wątpliwości, a jeżeli będzie opinia pozytywna, to powiem szczerze, szczęść Boże na nowej drodze, niech wam się jednak najlepiej wiedzie. Kto z państwa radnych jest za przedstawionym przeze mnie wnioskiem? Proszę o oddanie głosu. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Wniosek uzyskał pozytywną opinię radnych Komisji Stałej Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo za ten wniosek. Projekt uchwały nie będzie miał. Postąpimy od opiniowania i poczekamy na opinię radców prawnych. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do następnego punktu.